Ale to machaj chociaż. A, bo ty już nagrywasz. Cześć! No czekaj! Witam w nowym vlogu. Tym razem jesteśmy w Osace. Przyjechaliśmy po południu, robi się powoli ciemno za oknem, a my wychodzimy. Zakwaterowaliśmy się dopiero co w pokoju. Zaraz wam pokażę, bo to też taki typowo japoński styl pokoju, czyli jest łóżko i korytarz i nic więcej, więc nawet nie wiemy, jak rozłożymy tu walizki, ale nie o tym. W dzisiejszym vlogu będzie raczej o jedzeniu. Osaka słynie z jedzenia. Można tu spróbować bardzo różnorakiego street foodu. No i zaraz wychodzimy i będziemy szukać zarówno... Patrzę na ciebie. Patrzysz na mnie? A ja patrzę na okno, bo pada... Znaczy, tak pada, nie pada. No generalnie ma padać deszcz, więc no... Ale ten street food, co idziemy, jest pod... dachem w takiej hali chyba. Podobno. Podobno. Tak, więc zobaczymy. Plan jest taki, że najpierw zachodzimy jeszcze do Book Offu. To jest taki sklep z różnymi pierdołami. Można tam kupić na przykład używaną elektronikę. I my zakupiliśmy już PlayStation, nie PlayStation. Nintendo. A teraz idziemy patrzeć, czy coś tam jeszcze ciekawego jest. No bo w każdym Book Offie mogą być inne rzeczy. Ja trochę poluję na obiektyw. A następnie idziemy ramen. Podobno jest opcja wegetariańska w tym, który znaleźliśmy, więc mam nadzieję, no bo ja zwykłego nie zjem. I później właśnie na ten market, więc zabieramy was dzisiaj ze sobą. Jesteśmy po ramenie. Tutaj taki mały fun fact, że wszędzie przed wejściem zawsze jest stojaczek na parasolki. Zjedliśmy ramenik i ja chciałam powiedzieć, że był bardzo dobry. I fajnie, że była opcja wege. Znalazłam trzy miejscówki jakby w Osace z miejscami wege i tutaj faktycznie było to w menu, chociaż na Google jak zajrzycie, to tylko po opiniach możecie stwierdzić, że jest tam wege, bo tak to jakby nie widać na pierwszy rzut oka. Bardzo miła obsługa, wszyscy szybko podają jedzonko i było bardzo dobre. Takie, powiedziałabym, że smak naszego takiego polskiego rosołu, tylko z innym makaronem i z innymi dodatkami, ale fajny taki tłuściutki ten warzywny bulion. Jarek jadł z mięsem i teraz Jarek mówi, co myśli? Że smakuje jak rosół u nas, tylko z jajkiem. No tak. I innym makaronem. No. I na mięsie wołowym. Jest godzina 20 i jest zamknięte wszystko. I wracając do hotelu, znaleźliśmy sklep z kulkami. Wybraliśmy pieczątki. Rosty. To jest najbardziej sensowne, bo reszta innych rzeczy to są jakieś kurzołapy. My nie lubimy takich rzeczy, więc to chociaż będę mogła odbić w moim notesie z pieczątkami. Taka z tekstem, z dymkiem. Ta niebieska jest czerwona. Była jeszcze taka czerwona. A ja mam niebieską. Fajna czy nie? Liczyłam akurat na inną. Właśnie patrząc na to, chciałam wszystkie oprócz tej najbardziej. Ale nic, będzie taka, trudno.
Dzień dobry, mamy nowy dzień. Wymeldowaliśmy się właśnie z hotelu i idziemy zwiedzać Osakę za dnia. Pierwszy przystanek dzisiejszego dnia to Umeba Sky Building. Wejdziemy sobie tam na górę, to jest chyba 45 pięter, jeżeli się nie mylę. No i przy pięknej, słonecznej pogodzie dzisiaj, gdzie wzięłam już okulary, bo słoneczko wyszło, zobaczymy ładną panoramę Osaki. Wjechaliśmy na samą górę, jest tu przepiękny widok. Fajnie, że jest to taras taki otwarty na samej górze, pod chmurką tak zwany. I widok jest naprawdę fajny, zwłaszcza, że mamy bardzo ładną pogodę, więc widoczność jest bardzo dobra. Pierwsza rzecz, jaką kupiliśmy dzisiaj na markecie, to takie chipsy z ziemniaków, ale takich bardziej słodkich. Nie są to do końca batatki, ale nie są też to takie zwykłe ziemniaki jak nasze. Są słodkie w smaku, no i posypane solą. Bardzo dobre. Takie ciężkie. Gorące. Słuchajcie, to jest tak ciepłe, że w tej tasce w zasadzie styropianowe aż dziurę wypaliło. A faktycznie! Jezu. Muszę powiedzieć, że jest dobre. Ciepłe, fajne. Dużo lepsze niż ta tempura, którą jedliśmy raz w hotelu. Jak byliśmy watami. To jest dobre. No to jest tempura taka. Prawdziwa tempura. Taka jak u nas przecież, to co było w hotelu, to mniejszy raz tu. Ciepło. No, to myślę, że jest gorące. Czekać. Puchaj sobie. Dobra, to gorące słusznie. Aż się popłakałem. Nie czuć bardzo szczerze. Nawet powiedziałbym, że sobie przypomniałem, że jest brak na kawałek trafiasz. W środku jest gorące. Dobra. Widać właśnie. Nie przepatrzę się. Jak się ugryzie, jak się nie weźmie w całość, bo to można w całości wziąć tą kulkę do guzi, to zdecydowanie widać kawałek tej uśmiernicy. Nie chcę. Do nich to wszystko, ale macka jej wypadła i została w leżyku. Jak to śmiernica. Nie wynotuj. A few moments later. To jest chyba trzecia albo czwarta rozgrywka żyga na tej wieży. Przez nią nie nadaje się do wieży. Także ostatni vlog z podróży. Resztę zje Jarek. Z
zjedliśmy słynne takoyaki. Bardzo dobre. Jarek się przekonał do ośmiornicy, ja niekoniecznie. W sensie spróbowałam, cieszę się, że spróbowałam, ale to nie jest mój przysmak. Dobre. Ciepła tapioka. Zamówiliśmy napoje. Ja wzięłam wyjątkowo coś innego, bo niestety nie mieli tutaj mleka. Nigdzie nie mają tutaj. Tak. Nie istnieje coś takiego w ogóle. Mleko roślinne nie istnieje, to prawda, jest bardzo z tym ciężko, więc wzięłam jakiś sok mango, ale jest to chyba z jakimś jogurtem w smaku. I ma inne kulki. W sensie nie ma kulek, tylko kwadraty. On dobre to faktycznie. Bo chciałam z tapioką, ale pani mi odraziła. Powiedziała, że nie będzie do tego pasować. No a Jarek ma klasycznie najlepszy brown sugar milk tea. Znaczy, prawie dodatek, co mieliśmy w Indonezji, tam w Singapurze i tak dalej, to tu jest chyba dużo słodszy. A może, no, ale tak mi się daje. Boba tea w Indonezji najlepsza. Dojechaliśmy, właśnie doszliśmy z Jarkiem na miejsce zbiórki i czekamy na nasz autokar. Jedziemy na Shinkansen i do Tokio. Dlatego chyba już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten jedzeniowy mocno vlog Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!